Dzień dobry Państwu. Idziemy na spacerek. Bez zdrowia. Trochę. Lodu nie ma, bo już ciepło się zrobiło. Żeby tej cienkiej tafli przez parę dni było pełno, to by ten lód jest spokojny. Patrzę tutaj, czy łabątków nie ma. Nie ma tutaj łabątków. Nie ma. A tu chłopaki co przyjechali na piwo. No jak świetne. O, tam są łabątki. Będziemy naokoło. Nie będę przybliżał, bo to nie ma co. Rafał Zaborek. Oglądniesz sobie, popatrz, jakie tu rybki są fajne. Tu jest zarybione, to jest kółko wędkarskie, chyba piaseczno. Proszę ja ciebie. Tutaj twoi koledzy wędkarze urzędują. No dzisiaj ich nie ma, bo pewnie za zimno, chociaż tam coś jakiś jest z kijem. Tak, tam jest jakiś gościu z kijem. Tu byś miał dopiero co połowić, panie Dziejku. O, ludzie, dzieci są, rzucają. Widzę, że ptaki królewskie też coś mają pożywienie. O, także fajnie jest. Tutaj w oddali słychać między krzakami i może widać nawet. Słynny wodospad Niagara w Piasecznie High. High to jest tak wzięte gdzieś z zagranicznego, że tak powiem, z angielskiego. No, co byś nie powiedział, no chyba, że brzydkie to wtedy nie. No to się mówi high. Ja tak podłapałem. A jak to jest w rzeczywistości, to nie wiem. O, widać tutaj trochę. Trochę posłuchajcie tego szumu. Trochę opadła, bo te słupki są wysoko i ta deska połączona jest taka niby zapora jakaś. Także już woda opada, zresztą tutaj widać łacha się pojawiła z piaskiem już na zakolu. A teraz dlatego ćwiczę, no bo to trzeba. Trzeba coś robić, no po prostu.
są tu kaczka biała jest jakaś i czarny łeb ma. Dawno nie widziałem takiego czegoś ubarwienia. O. O. Wszystko szare, dziewuchy, a chłopaki kolorowe łby, zielonkawe, żółtawe dziuby. A tutaj, proszę Państwa, czarny łeb i taki pasek. No, ciekawe, muszę zobaczyć w internecie, co to za odmiana kaczki. Najgorsze, że radiotelefonów nigdzie nie ma. Wszystko zostało sprzedane, krótkofalówki, na Ukrainę. A ja potrzebuję coś swojego mieć. Sprzedałem tamte, bo się dla mnie wysłużyły. W sensie, z myślą, że jakiś nowszy model, a tu nie ma nic. Owszem, sporadycznie jest, ale ceny takie wariackie, że lepiej nie mówić. Za Jezu FT-70 Duo Bander, produkcja sprzed 10 lat, jest wystawiony facet te 400 zł. Chodź, ale to moim zdaniem to takie złodziejaszki, handlarze nieuczciwe. Jest z kolei radiotelefon w Warszawie, ale mobilny, 52 000, tylko że nie jedno pasmo, tylko te 400, ale tutaj można by było się zastanowić nad tym, ponieważ w paśmie 2 metrów jest więcej jak gdyby przemienników, ale analogowych, amatorskich i nie tylko, i można też zagadać z kolegami z południa Polski, czy przez, że tak powiem, no, przez pasmo dwumetrowe. Przemiennik jest w Warszawie, 2 sztuki są, w Pruszkowie, w Piastowie, nie w Pruszkowie, w Grodzisku. Bo tutaj jakoś kiepsko, nie chce się to wchodzić, trzeba dużą antenę mieć. Natomiast na Świętym Krzyżu jest. Ze Świętego Krzyża można czasami porozmawiać, jak są warunki, z kolegami, przykładowo z Rzeszowa, z Przemyśla nawet czasami, z Lubartów tam gdzieś, Zamojskie, no także można zagadać. A jak są, bo to zależy od warunków propagacji, czasami można na Dolewskiej Górze, to jest gdzieś w rejonie w Armii Mazur, chyba koło Elbląga, czy gdzieś tam jest dosyć wysoko, i z kolegami z Gdańska, z Gdyni można zagadać. Cieszyła wiadomość dzisiaj z rana, że Stany Zjednoczone wysyłają do Polski na wschodnią flankę, czyli po naszej stronie, będą dostały 2 zestawy Patriot rakiet. No, odstraszenie, no, w tym momencie Putin się musi mieć na baczności. Cokolwiek by nie było. Ale bezczelny, bo inaczej nie powiem, nie będę tu mówił brzydko, jest tym, co koń nosi pod brzuchem, żeby strzelać do dzieci, do kobiet, to jest tragedia. Zresztą o nim wiadomo, to jest były agent KGB, niemieckie służby tajne z czasów komunistycznych.
Ale dobiorą mu się do dupy, wcześniej czy później. Zresztą widać, wojsko ucieka, poddaje się do niewoli, że tak powiem, bez niczego. W ogóle to jest nie armia, to jest śmieciarze, bo którzy nie umieją walczyć. Chłopaki z Ukrainy dają im do wiwatu i to nieźle. Ile to patrzeć można było czołgów? Czołgi ciężkie, T-70 czy 80 i te wieżyczki kopułują wyrzucone, no to już jaka to musi być siła i umiejętność wprowadzenia tego pocisku. No ale bardzo dobrze. Tylko tak jak mówię, no niestety szkoda tych dzieci i tych kobiet, w ogóle ludzi. Też dzisiaj oglądałem, jechali starsi ludzie samochodem osobowym i z wozu opancerzanego, wanego, że tak powiem. Ruskie strzelili dwa razy, w drobiazgi pozabijali ludzi, samochód, ruina. Jest tragedia. Ponoć, że się Putin wściekł na swoich dowódców, gdzie tam nad morzem gdzieś strzelali z tych rakiet, a tych rakiet jest tylko 1000 i one są bardzo drogie. Także tam też u nich coś wewnętrznie. Mamy pieski na spacerze. Hej, hej, hej. Jest. Niestety, kolego, nie ma szans. Para już jest dobrana. No. Koleżanki się szukały. Koleżanka już była zajęta.
tak się rozgląda. No nie mam tu żarcia żadnego. Muszę się wybrać tu. Samego będzie spróbować. Może któreś podejdzie czasami, bo będzie do, z ręki potrafił jeść. Bateria jest słaba. Rowery są miejskie, także możesz siąść na rower. Nie wiem, pewnie odpowiednia aplikacja. I tam nie wiem, czy Zbika, czy Blika, czy innego. Pobierze chyba, to możesz sobie jechać ile chcesz i gdzieś tam najbliżej, gdzie masz zaplanowane, zostawiasz rower. Nie próbowałem, bo to za słabe rowery dla mnie są. Pęknie, później trzeba płacić. Człowiek waży trochę. Godzionka życzę dalszego w kraju i za granicą. Jadę do sklepu. Jakieś tam włoszczyznę, coś takiego mam zamówienie. Idę do domu. Powietrza trochę złapałem. Wystarczy. Wszystkich moich kolegów driverów i driverki pozdrawiam serdecznie. Cześć.